Cześć, ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw LEGO Star Wars 75129 Wookiee Gunship. Jest to zestaw z trzeciej serii Microfightersów, oczywiście jest to taka podseria LEGO Star Wars. Zestaw jest przeznaczony dla osób w wieku od 6 do 12 lat, posiada 84 elementy, został wydany w 2016 roku, a jego cena katalogowa to 39,99. Obejrzyjmy sobie pudełko. Tak wygląda ono z przodu. Tak to się prezentuje z tyłu. Macie tutaj inne Microfightersy właśnie z tej serii. Od góry mamy tutaj minifigurkę Wookiego w skali 1:1. Od dołu z jednego boku oraz drugiego. No to co, przejdźmy sobie do unboxingu pudełka. Zobaczmy, co tam jest ciekawego w środku. Mam nadzieję, że dosyć gładko to pójdzie. I chyba właśnie tak poszło. Mam nadzieję, że nie będę się z tym musiał jakoś długo męczyć, jak to ostatnio bywa właśnie w przypadku openingu pudełek. No, tutaj w miarę gładko to poszło. I zobaczmy sobie, co jest w środku. Jest tutaj jeden taki woreczek. Woreczek numer 2, taki mniejszy. I oczywiście sama instrukcja. Pudełko dam tutaj na bok. Tak ona się prezentuje. Niestety jest ona ta składana, przez co ciężej się z niej korzysta. Właśnie w taki sposób, że ona się po prostu tutaj składa. Z tyłu mamy również reklamę właśnie tej serii Microfightersów oraz oczywiście spis elementów. No i tutaj w sumie nic ciekawego. Pomyślałem w sumie, że w tym odcinku możemy sobie zrobić speed build, więc zapraszam Was właśnie na to szybkie budowanie. Tak oto prezentuje się ten model po zbudowaniu. Pierwsze co, to muszę Wam powiedzieć, że naprawdę mi się on podoba, a my tę recenzję zaczniemy sobie od omówienia minifigurki. W tym zestawie występuje jedna minifigurka, jaką jest Wookiee. Zatem przyjrzyjmy się jej z bliska. Naprawdę minifigurka wygląda bardzo, ale to bardzo ładnie. Mi się w szczególności podoba tutaj ta nakładka na torsik, która jest połączona wraz z główką. Naprawdę bardzo ładne są tutaj te rzeźbienia w tym plastiku. Mi się to naprawdę bardzo podoba. Sama twarzyczka jest bardzo ładnie tutaj nadrukowana. Moim zdaniem wygląda to naprawdę bardzo ciekawie oraz fajnie. Z tyłu tak to się prezentuje. Również jest to ładnie, można by powiedzieć tak, wyrzeźbione. Jeżeli zaś chodzi o nóżki, to mamy tutaj taki oto lekki nadruk takiego owłosienia. Jak sobie zdejmiemy tą nakładkę, to prezentuje się to w taki sposób. Mamy tutaj zwykły po prostu taki oto brązowy torsik. Jako akcesorium Wookiee ma taką oto kuszę. Wygląda ona bardzo ładnie. Powiem Wam szczerze, że mi ta minifigurka naprawdę przypadła do gustu. No to co, zajmijmy się teraz samym Microfightersem. Jeżeli chodzi o samego Microfightersa, to muszę Wam powiedzieć, że naprawdę mi się on podoba. Przyjrzyjmy się mu bliżej, pokażę Wam go z wszystkich stron, żebyście to sobie mogli od razu zobaczyć i zacznijmy sobie tutaj od miejsca dla sterującego. Mamy tutaj oparcie oraz oczywiście miejsce na wpięcie minifigurki.
nawet z kuszą, ta minifigurka może tu sobie siedzieć i naprawdę ładnie z nią to wygląda. Ale na potrzeby prezentacji wyjmę tą minifigurkę, co my tutaj jeszcze mamy? No to jakąś szybkę tutaj z przodu, dwa działka, oczywiście są one ruchome. Jeżeli chodzi o bok, no to naprawdę jest to tutaj ładnie wygładzone. Jest również jakiś grill, jeden wystający stud, ale on mi jakoś nie przeszkadza. Są tu też jakieś takie rurki, które dodają jakiegoś designu. Z drugiej strony to wygląda tak samo, bo sam model jest symetryczny. Jeżeli zaś chodzi o skrzydła, no to moim zdaniem wyglądają one bardzo ładnie. Mają one taką oto możliwość regulacji, co na pewno jest na plus, bo możemy je sobie ustawić tak jak chcemy. Od góry prezentują się one w taki sposób. Mamy tutaj jakiegoś grilla oraz jednego tajla. Tutaj są jakby jakieś silniki, przynajmniej tak mi się to kojarzy. Ładnie naprawdę one wyglądają. Również jakiś grill oraz podwójny serek. Mamy tutaj również strzałki, którymi możemy sobie strzelać przez paznokieć albo przez po prostu takie wypchnięcie. Przez paznokieć to dosyć boli, więc ja akurat jak już coś, to wolę to robić przez wypchnięcie. Jeżeli zaś chodzi o tą część tutaj, no to mamy tutaj jakby jakiś statecznik czy coś takiego, jakieś groszki oraz taki, można by powiedzieć, daszek zrobiony z serków. Od dołu to wygląda tak, niczym specjalnym się to nie wyróżnia. Naprawdę bardzo mi się podoba ten Microfighter i wydaje mi się, że on nawet może służyć jako jakiś normalny statek na makiecie. Moim zdaniem naprawdę wygląda bardzo ładnie. No to co, przejdźmy sobie do podsumowania. Podsumowując, muszę wam powiedzieć, że ten zestaw naprawdę bardzo przypadł mi do gustu. Przez świetnie wyglądający mini model Microfightersa, który naprawdę moim zdaniem jest bardzo dopracowany, oraz bardzo ładnie wyglądającą minifigurkę Łukiego. Ja za ten zestaw zapłaciłem 35 zł i naprawdę moim zdaniem nie mam czego żałować. Jeżeli chodzi o elementy zapasowe, to takie 3 zostały, na pewno gdzieś się przydadzą, w szczególności piaskowa płytka 1x1. I tak jak mówię, ten zestaw mi się podoba, więc moją oceną dla niego będzie 8/10. Jest to chyba ogólnie najładniejszy z Microfightersów, jakie posiadam w swojej kolekcji i nawet nie wiem, czy nie najlepszy. Wy w komentarzach możecie mi napisać, jakie Microfightersy posiadacie, które wam się najbardziej podobają i ogólnie jak oceniacie ten zestaw. A jeżeli odcinek wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!